Witajcie, z tej strony X-Roki, to jest pierwszy film na kanale z głosem. Dzisiaj odpowiemy sobie na kilka pytań w dalszej przyszłości kanału oraz dlaczego postanowiłem nagrać film z głosem i sprawić, że usłyszycie mój głos właśnie teraz. No a więc witajcie, ja jestem X-Roki i tak jak już wcześniej mówiłem, to jest pierwszy film na kanale z głosem. Jednak chciałbym teraz sobie bardziej umówić to, co planuję zrobić na przyszłość. Jakby, jaki mam dalej plany, jest to ogólnie bo mam spore plany, ponieważ jest to pierwszy film z głosem, więc dużo się na kanale teraz powinno zmienić. Oczywiście nie do końca decyzja należy też do mnie, bo iść też do was, jednak zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, zostawcie tutaj suba z dzwonkiem, jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami. Oraz łapkę w górę, jeśli się cieszycie, że wreszcie pokazałem swój, albo nie, właściwie usłyszeliście mój głos, no. No i dobra, przejdźmy teraz do rzeczy. Ogólnie w planach mam robić jakby lepsze filmy z głosem. Zupełnie nowy content to będzie na kanale, ponieważ nie dość, że filmy będą z głosem, to będą jakby to powiedzieć takie contentowe, jakby z graczami będę się trochę bardziej nagrywał. No i poradniki, ciekawostki, bo takie serie były właściwie dotychczas na kanale, też mogą być, decyzja zależy od was, tylko one mogą być z głosem albo bez głosu. Ale właśnie kolejna opcja, jaka jest, to żeby stary content przenieść na drugi kanał, czyli X-Roki Plus, bo już mam dawno taki kanał założony i totalnie nie wiem, co z nim zrobić. Ale oczywiście możemy też, bo chyba teraz coś takiego jest, że odpowiadamy na pytania na tym kanale i możemy też na tym kanale coś zrobić, no po prostu, żeby był on aktywowany, tak? Aby po prostu on działał i byście mogli też na nim coś oglądać. A na tym filmie, kanale będzie dosłownie to, co teraz zapowiadam. No i dobra, oczywiście decyzja należy do was, po części też do mnie. Jeśli to oglądacie premierowo, to za chwilę powinna się pojawić na kanale karta społeczności odnośnie właśnie tej decyzji. Jeśli to już po prostu oglądacie po premierze, to już karta społeczności jest i możecie zagłosować. No i oczywiście to, co wygra, to taki content będziemy robić. Kolejną sprawą, jaką jest, to na pewno kilka informacji o mnie, ponieważ dotychczas jedynie możecie wiedzieć, że ja mam nick X-Roki, no bo taki nick rzeczywiście sobie ustawiłem. Właśnie, historia tego nicku może się pojawić na kanale, jeśli będziecie o niego naprawdę chcieli pytać, ale nie polecam, naprawdę nie polecam pytać o ten nick, ponieważ to jest historia no po prostu nie do zrozumienia. Okej, generalnie lat mam 14, 15 będę mieć w kolejnym roku. No chyba można nawet to zweryfikować po moim głosie. Chociaż nie wiem, czy ktoś się spodziewał, ponieważ niewiele, ale kilka osób mnie oskarżało o to, że mam lat 12, 13, ale nie. No właśnie, przez to możecie być teraz zaskoczeni. Tu się coś pali w ogóle, no właśnie. Co to jest za świat, na którym jestem? Bo też możecie zadać takie pytanie. Świat, na którym się znajduję, no to z tego świata pochodzą wszystkie moje dotychczasowe poradniki, no w sensie odcinki, poradniki, ciekawostki, no jedynie chyba seria z modami jest na innych światach, ale tak, ten świat, na którym teraz jestem, to właśnie tu się wszystko dzieje, no dużo na nim poradników nagrałem, dużo mam z niego wspomnień, no i po prostu świat jest super płaski i ma już około ponad rok. Do tej pory właściwie nie było filmów z głosem, ponieważ no wielu może się to zastanawiać. No i to się wiąże też z historią kanału, ponieważ chciałbym tutaj powiedzieć, że filmów do tej pory z głosem nie było, ponieważ pierwotnie kanał miał być inspirowany, ponieważ kiedy ja zakładałem ten kanał, była taka po prostu, był taki trend na YouTube, że ktoś na przykład sobie robi takie jakieś dziwne rzeczy, takie poradniki bezgłosowe i to robi bardzo dużo wyświetleń. Tym miał być inspirowany ten kanał, no i dlatego rzuciłem pierwszy film, który był bez głosu. No i później jakoś tak wyszło, że ja po prostu się w to wciągłem, zacząłem dużo filmów wrzucać i były one bez głosu.
No i właśnie nagrywaliśmy sobie te filmy bez głosu i tak już po prostu to jakby zostało. Jednak w pewnym momencie po prostu zaczęliście mnie prosić o ten głos, że filmy bardziej nie mają sensu, kiedy są bez głosu, dlatego no postanowiłem nagrać w końcu dla was ten film z głosem. Jednak dlaczego akurat teraz? Teraz to jest po prostu randomowa data. Nie było to w sensie planowane, że ja w tym roku w ogóle będę nagrywać, a jest to bardziej spowodowane tym, że ja chcę nagrywać filmy, ale no już nie miałem po prostu więcej pomysłów na filmy bez głosu, dlatego no po prostu na kanale by brakowało filmów, no i wiadomo co by się wtedy stało, dlatego teraz akurat to nagrałem, ale i tak już bardzo długo miałem w planach nagrać ten film. No i finalnie to się właśnie stało, nagrałem ten film, no i też wy dużo naciskaliście na mnie, żebym nagrywał w końcu te filmy, no i po prostu się to stało, tak? Jeśli również był mój głos słyszany lub przerwany, no to przepraszam was oczywiście za to bardzo, ale wiadomo. To jest mój pierwszy film z głosem, no i coś czuję, że nie wyjdzie wszystko idealnie tak jak miało być, ale no inne filmy na pewno będą bardziej jakościowe. W sensie wyniosę z tego wnioski. No i oczywiście dziękuję wszystkim szczerze za oglądanie. Mam nadzieję, że pierwszy film z głosem na kanale wam się spodobał. No i do zobaczenia tak naprawdę, mam nadzieję, że w kolejnym filmie z głosem. Mówił XD Rookie. Cześć!